Witam Was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z tego spotkania i że tylu Was jest i że razem przez te tygodnie się szykowaliśmy na tę modlitwę, która za chwilę nastąpi. Cykl Tobie mówię stań, to w rzeczywistości, ja Wam to powtarzałem przez te wszystkie tygodnie, w rzeczywistości tak zwane seminaria Nowego Życia w Duchu Świętym, czyli cykl konferencji i modlitw, które mają nas przygotować, mają nam pomóc. Nie załatwią wszystkiego te konferencje i te modlitwy, ale to Słowo Boże miało nas przygotować, miało nam pomóc do tego, by dzisiaj otworzyć się na przyjście Ducha Świętego. Jesteśmy tu po to, aby prosić o spełnienie obietnicy, którą Pan Jezus dał. On obiecał i rozważaliśmy to Słowo już kilkakrotnie. On obiecał, mówił do apostołów, pozostańcie w mieście, będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Pozostańcie w mieście, ja wypełnię obietnicę Ojca. A potem już mówił wprost, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym i gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Konkretna obietnica. Konkretna obietnica. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy, ja będę prosił Ojca, aby innego parakleta Wam dał. Zobacz, Jezus prosi Ojca i mówi, tato, tato, zobacz, oni są tacy słabi, ześlij na nich Ducha Świętego. To nie ksiądz Waldek prosi Ojca. Ja też będę prosił Ojca i będę prosił Jezusa, żeby stąpił na Was Duch Święty. Ale to sam Jezus staje przed Bogiem Ojcem i mówi, tato, ześlij na nich Ducha Świętego. Czy może Ojciec, Bóg Ojciec odmówić swemu ukochanemu Synowi Jezusowi? Nie. Dlatego posyła Ducha Świętego. Jesteśmy tu po to, by prosić o spełnienie obietnicy Chrystusa i możemy być pewni, że ten, który jest dobry, wypełni swoją obietnicę. Nie wiem, czy pamiętacie słowo, którym zakończyła się ostatnia konferencja. Z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 11, werset 13. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest podstawa naszej modlitwy. Że to Ojciec z nieba chce dać Ducha Świętego i co więcej, to jest konkretna obietnica, zwróćcie uwagę. On da Ducha Świętego tym, którzy proszą. Jeżeli poprosisz, Duch Święty zacznie działać. Słuchajcie, jestem tego pewien, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, naprawdę wszyscy możemy dzisiaj przeżyć chrzest Duchu Świętym. Nawet jeśli ktoś dzisiaj jest po raz pierwszy na takim spotkaniu, może trochę się dziwi temu, co się dzieje, modlą się językami, co to w ogóle jest, ręce do góry podnoszą. Nawet jeżeli jesteś zdziwiony i nie wiesz, o co tu chodzi, ale nagle odkryjesz, chcę być napełniony mocą, to Duch Święty też na ciebie stąpi. I możesz stać się zupełnie nowym człowiekiem. Tu nie ma różnicy teraz, czy ten chodził regularnie, był 7 razy na spotkaniu, prawda? Czy 5 razy na spotkaniu, to tego wynagrodzę, mówi Pan Bóg. Nie, On naprawdę chce nas napełnić, każdego z nas, bo każdy z nas potrzebuje. Ja potrzebuję, słuchajcie, ja potrzebuję, Ty potrzebujesz, każdy z nas potrzebuje mocy Ducha Świętego. Jak za chwileczkę będziemy się modlić? I dlaczego tak będziemy się modlić? Pierwsza rzecz, to jest też to, co wspomniałem dzisiaj w kazaniu i też tej anegdocie o działaniu sakramentalnym. Duch Święty naprawdę już zaczął w nas działać. W momencie chrztu, bierzmowania, święceń, jeśli ktoś otrzymał. Duch Święty przychodzi też w czasie każdej komunii świętej. Kiedy przyjmujesz ciało Chrystusa, wstępuje na ciebie Duch Chrystusa, bo oni są nierozłączni. Natomiast właśnie najważniejsze jest to, żeby to działanie Ducha Świętego się ujawniło i my nie chcemy modlić się dzisiaj o nowy sakrament. Chcemy prosić Boga, by to, co już nam obiecał i to, co się w nas zaczęło, żeby to zaczęło działać. W związku z tym dokonamy odnowienia naszych przyrzeczeń Chrztu Świętego. Mając świadomość, i to będzie też taki znak naszej wiary, wierzę Duchu Święty, że Ty zacząłeś we mnie działać, kiedy byłem jeszcze noworodkiem i kiedy rodzice trzymali mnie w kościele,
a ksiądz polewał moją głowę wodą. Wierzę, Duchu Święty, że wtedy się zaczęło. I dzisiaj świadomie chcę powiedzieć, wyrzekam się szatana, wyrzekam się grzechu, wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła. Chcę powiedzieć świadomie, wierzę w Ojca, w Syna, w Ducha Świętego. Pięknie się składa, że będziecie mogli to potem wspominać, że swój chrzest w Duchu Świętym i swoje odnowienie sakramentu Chrztu Świętego przeżywaliśmy razem w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Tym bardziej myślę, warto, byśmy to odnowienie przyrzeczeń Chrztu przeżyli. I po tym odnowieniu przyrzeczeń Chrztu Świętego będziemy naśladować tych, którzy modlili się Ducha Świętego w Kościele pierwotnym, w Kościele pierwszych chrześcijan. Odkryli apostołowie, odkryli uczniowie, chociaż na nich nikt nie nakładał rąk, ale odkryli, że kiedy chcą pomodlić się za kogoś, to trzeba naśladować Pana Jezusa. I oni wielokrotnie, bo przez 3 lata widzieli, jak Pan Jezus kładł ręce. Kiedy kładł ręce, byli uzdrawiani chorzy. Kiedy kładł ręce, zstępował Duch Święty. I to jest bardzo piękny biblijny gest, gest wstawiennictwa, gest też przekazania władzy i mocy. Kiedy apostołowie widzieli, że Jezus nakładał ręce, oni również tak zaczęli robić. Mamy tego ślady chociażby w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8. Tam taki Szymon Czarnoksiężnik się przyglądał i widział, jak Piotr i Jan przez nałożenie rąk przekazywali Ducha Świętego. On nie tylko to widział, ale jeszcze zapragnął tego, tam chciał nawet kupić tę władzę, prawda? I tam Piotr go zgromił. No, doczytajcie sobie w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ale właśnie apostołowie nakładali ręce. Nie wiem, czy pamiętacie historię z Dziejów Apostolskich z 19 rozdziału, kiedy Paweł znalazł tych uczniów, którzy nawet nie słyszeli, że istnieje Duch Święty. Kiedy Paweł im wyjaśnił, nałożył na nich ręce, a oni zaczęli modlić się językami, zaczęli prorokować, zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Więc widzimy w Piśmie Świętym, że ten gest jest bardzo ważny. On nie jest konieczny. Ja też przeżyłem swój chrzest w Duchu Świętym, też jestem takim nietypowym przypadkiem, że przeżyłem chrzest w Duchu Świętym na spotkaniu modlitewnym, nikt na mnie rąk nie nakładał. Ale wiemy dobrze z doświadczenia, zarówno z Pisma Świętego i z doświadczenia Kościoła i z doświadczenia grup odnów w Duchu Świętym, grup charyzmatycznych, że ten gest jest nam potrzebny i on rzeczywiście wyzwala Bożą moc. Wyzwala Bożą moc. Ja nie potrafię tego inaczej wyjaśnić, ale wzorujemy się na Piśmie Świętym, na pierwszych chrześcijanach, skoro oni nakładali ręce, a więc również dzisiaj będzie ten gest nałożenia rąk. Co się będzie działo w czasie tego nałożenia rąk z Tobą? Co się wydarzy? Nie wiem. Nie wiem, Bóg to wie. Bowiem tu jest przepiękna tajemnica działania Boga do każdego z Was. Do każdego z Was Duch Święty przyjdzie w inny sposób. Do niektórych podobny, a do niektórych zupełnie inny. I tutaj jakby to nie jest istotne, żeby teraz się czegokolwiek spodziewać. Ja raz jeszcze jakby Was tutaj odeślę do tego mojego świadectwa, które mówiłem w czasie konferencji To widać, że nowe. Jak ktoś zapomniał, niech sobie raz jeszcze potem posłucha, odsłucha. Albo kto nie słyszał, to niech do tej konferencji sięgnie. Myślę, że momentem takim najpiękniejszym, który wyzwala moc Ducha Świętego, jest to, czego ja doświadczyłem zupełnie spontanicznie, choć wierzę, że Pan mnie do tego podprowadził. To jest ten moment, kiedy siedziałem na spotkaniu modlitewnym, zrezygnowany, że dzisiaj to się nic nie uda i powiedziałem w głębi serca: Panie Boże, a rób sobie ze mną, co chcesz. Wiecie, przez te 27 lat, analizując i wielokrotnie też mówiąc to świadectwo, dochodzę do tego, że to był chyba moment kluczowy. To całkowite poddanie się Bogu. Rób, Panie Boże, ze mną, co chcesz. Duchu Święty, rób ze mną, co chcesz. Ja jestem Tobie po prostu poddany. I to poddanie, całkowite poddanie się Bogu, chyba to jest kluczem. Jeśli ta decyzja będzie w Twoim sercu, nie chcę Ci stawiać, Duchu Święty, żadnych ograniczeń. Jestem Twój, oddaję się Tobie, działaj. On wtedy zacznie działać. A więc zwróć się ku Panu. Zwróć się ku Panu, poddaj się Mu. Nie szukaj żadnych szczególnych doznań. Jak będą doznania, to będą. Jak nie będzie, to nie będzie. Ale Duch Święty będzie działał. Zwróć się ku Panu i przyjmij nowe życie w Duchu Świętym od Niego. I chcę Was szczególnie zachęcić do otworzenia się na dar języków. Z jednej strony jest to dar, to prawda.
To jest dar Ducha Świętego. To nie chodzi tylko o to, że ja sam z siebie zacznę wydawać dźwięki, bo każdy z nas jest w stanie wydawać z siebie dźwięki bez sensu. To jest pewne i to nie musimy sobie tego udowadniać. Natomiast ten dar Ducha Świętego, dar modlitwy, przez który, jak czytamy w liście do Koryntian, buduje siebie samego, on wymaga współpracy. On wymaga współdziałania z Duchem Świętym. I chcę zachęcić każdego z was, jeżeli chcesz poddać się tak zupełnie bezwarunkowo Duchowi Świętemu, jeśli właśnie chcesz powiedzieć szczerze Duchowi Świętemu, Duchu Święty, rób ze mną, co chcesz, to nie miej w sercu takiej postawy: Duchu Święty, rób ze mną, co chcesz, tylko nie języki. No bo to nie jest całkowite poddanie. To już jest jakieś stawianie warunków. Więc jeśli Duch Święty chce dać ci dar języków, poddaj się im. To też będzie znak takiego, że po prostu naprawdę jest mi wszystko jedno. Trudno, będę wyglądał jak głupek, jak wariat, ale naprawdę jest mi wszystko jedno. Duchu Święty chce być twój. Więc nie pozwól, żeby języki cię niepokoiły. Druga rzecz, żeby dar języków mógł się zacząć, Duch Święty nam zostawia wolność. Jeżeli ty nie zaczniesz wydawać z siebie dźwięków, to się nie zacznie. Ja tak myślałem kiedyś, że to właśnie, że Duch Święty mnie pochwyci, ja nie będę mógł zatrzymać warg, tylko wszystko będzie mi latało. I jak chodziłem do kaplicy w seminarium prosić o dar języków, to robiłem tak, nie? Duchu Święty, daj mi dar języków. I nic się nie działo, nie? I ja nie wiedziałem, jak to ma się zacząć. Dzisiaj już po latach wiem, że to ja muszę zacząć albo szeptać, albo mówić, albo śpiewać. I na początku te dźwięki będą jakby ode mnie, ale kiedy przestanę się na nich koncentrować i w duszy, w sercu stanę przed Panem i będę Go wielbił tym gaworzeniem dziecka, to nagle odkrywam, że to zaczyna płynąć, że to Duch Święty z tych dźwięków układa modlitwę. Ja mówię, ale to Duch Święty formuje wypowiedź. Zobacz, gdyby Duch Święty natchnął ciebie do napisania listu, to musiałbyś usiąść, wziąć kartkę, długopis i zacząć pisać. No tak? Musiałoby tak być. To nie byłoby tak, że Duch Święty by cię natknął do napisania listu, ty mówisz: Duch Święty, dobrze, nagle patrzysz, o, już napisane. Nie, musi być ten twój wysiłek. Trzeba wziąć długopis, zacząć pisać pod natchnieniem. Dokładnie tak samo jest z darem języków. Jak ty nie zaczniesz, to się nie zacznie. Tak to działa. A więc kiedy będzie ten moment, kiedy się zacząć modlić językami? Kiedy chcesz? Tutaj jakby też nie ma takiej reguły, że trzeba wtedy, na przykład jak będzie nałożenie rąk. Ja za chwileczkę będę, po tym jak odnowimy nasze przyrzeczenia sakramentu Chrztu Świętego, będzie modlitwa z nałożeniem rąk. Możesz wtedy, kiedy będą na ciebie nakładane ręce, możesz wcześniej, czekając na to nałożenie rąk, a możesz po powrocie do ławki. Może niektórzy z was będą tacy zestrachani, że zaczną się modlić językami dopiero wieczorem w domu albo jutro rano. Natomiast tutaj ten moment, kiedy zechcesz otworzyć usta i gaworzyć jak dziecko, to będzie ten moment, kiedy Duch Święty będzie mógł zacząć się w tobie modlić i będzie mógł formować w tobie modlitwę. Ważne jest to, żeby jeżeli chcesz modlić się językami, to właśnie taki najlepszy obraz to jest gaworzenie dziecka. A więc nie módl się ani w języku polskim. I uwaga, ci, którzy posługują się biegle lub w miarę biegle jakimś innym językiem, nie módl się w tym innym języku, który znasz. To nie o takie języki chodzi. Mam nadzieję, że ci, którzy się przygotowywali przez te tygodnie, już wiecie, że to nie chodzi o żaden znany język. Chodzi właśnie o to, żeby to był język dany od Ducha Świętego. No i to jest jakby cała zachęta. Bardzo ważne, abyście byli odprężeni. Im bardziej jesteście odprężeni, tym dary Boże mogą się objawić. To też taka prosta zasada. Zobacz, chcesz na przykład dać komuś jabłko, nie? A ten ktoś ma zaciśniętą pięść. No jak mu tam wciśniesz, nie? Ty masz dla niego prezent, on... Nie? A jak ktoś tak... No to można wtedy ten prezent dać, nie? Nawet jak się nie spodziewa. Tak samo z tobą. Bądź tak jak taka otwarta dłoń, miej takie otwarte serce, a wtedy Bóg, który cię kocha, da ci doświadczyć siebie w nowy sposób. Objawi się moc Ducha Świętego. I chciałbym na koniec zachęcić, abyśmy nie opuszczali naszego zgromadzenia, aż nad wszystkimi będzie modlitwa i aż zakończymy wspólnym uwielbieniem i będzie jeszcze końcowe słowo zachęty. I niech nam towarzyszy cały czas atmosfera modlitwy, wielbienia Pana przede wszystkim, bo Duch Święty przychodzi, aby dać nam
dar wolności, który objawia się przede wszystkim w tym uwielbieniu Pana, który jest nieskończoną miłością. Witaj, Duchu Święty, zanurz nas w Twej chwale, oblecz nas Twą mocą, mieszkaj wewnątrz mnie. Witaj, Duchu Święty, zanurz nas w Twej chwale, oblecz nas Twą mocą, mieszkaj wewnątrz mnie. Jesteś żywą wodą, niewyczerpanym źródłem. W każdej chwili wspierasz mnie. Ty bądź Panem mym. Ci Bogu niech będą dzięki za to wszystko, co się teraz tutaj wydarzyło w czasie tej naszej modlitwy. Gdybyśmy teraz mieli taki właśnie czas i taki czas będzie też pewnie w grupach dzielenia, ci z Was, którzy są w grupach, gdybyśmy poopowiadali o tych doświadczeniach, które każdy z nas miał, no to każdy czego innego doświadczył i myślę, że wielu z nas nie spodziewało się tego, co się stało. Natomiast bardzo ważna rzecz. Jakby podziękuj Panu i dziękuj Panu za to wszystko, czego doświadczyłeś. Natomiast nie... Moc Ducha Świętego, o tak to ujmę, moc Ducha Świętego, Jego działanie nie jest jakby zależne od naszych przeżyć. I tu szczególnie słowo zachęty do tych, którym wydaje się, że nic nie przeżyli. Jeżeli poprosiłeś, to Pan mówi, że da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Bądźcie wrażliwi na to, jak będzie Was Duch Święty prowadził teraz przez te dni. Szukajcie nowych dróg, przez które Bóg będzie w Was działał. I poddawajcie się prowadzeniu Ducha Świętego. Szczególnie jeśli Duch Święty będzie Cię budził do modlitwy, będzie Cię budził na przykład rano i będziesz czuje, że musisz się modlić, albo w środku dnia, wieczorem, żeby nagle wyłączyć telewizor, modlić się, będziesz się dziwił, bo nigdy czegoś takiego nie robiłeś, poddawaj się temu. Będziesz nagle czuł wezwanie do czytania Pisma Świętego, poddawaj się temu. Jeżeli nie zacząłeś się modlić językami dzisiaj wieczorem, nie martw się. Przyjdzie na to czas i to pewnie już wkrótce. Po prostu uwielbiaj Pana w swojej modlitwie osobistej. Jak jesteś sam, to rób to na głos. I pamiętaj, że możesz gaworzyć przed Panem jak dziecko. I może właśnie w ten sposób zacznie się w Tobie dar języków. Ważne, żebyś z tym współpracował. Bądźmy świadomi, że szatan może nas kusić do zwątpienia. I on ma taką taktykę, że przychodzi i tłumaczy, że nic się nie wydarzyło, że to były tylko emocje. Nie poddawaj się takim myślom. Przypominaj sobie, Bóg dał obietnicę, że każdy, kto poprosi, otrzyma. Ja poprosiłem, a więc Duch Święty zaczął we mnie działać. Emocje raz są wysoko, raz mamy obniżony nastrój, a Duch Święty działa niezależnie. Nie poddawaj się zwątpieniu, które będzie chciał zły duch w Twoje serce włożyć. I również nie poddawaj się takiemu myśleniu, że to już wszystko, masz już moc, masz już wszystko. To też nie jest tak, a więc dopiero Duch Święty będzie Cię uczył wielu, wielu, wielu spraw. Zobaczcie na ten tekst biblijny z Ewangelii Świętego Mateusza. To jest przypowieści o tych sługach, których tam każdy otrzymał ileś talentów. I tam jak refren się powtarza takie słowo. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Bądź wierny w tym niewiele, do czego Duch Święty Cię wzywa. A tym niewiele niech będzie chociażby ta codzienna 15-minutowa modlitwa z Pismem Świętym. Rozważenie fragmentu, szczególnie ci z Was, którzy macie notatniki, ale także ci z Was, którzy śledzą te teksty w internecie i widzą te 7 tekstów na 7 dni tygodnia. Każdego dnia 15 minut oddaj Panu. Bądź wierny w tak niewielkiej rzeczy. Bądź wierny w rzeczach właśnie niewielu, a Pan nad wieloma Cię postawi. To jest jedna z Jego obietnic. Bo to, co się zdarzyło dzisiaj, jest dopiero początkiem. I bądź chętny w dzieleniu się tym, co przeżyłeś. Ci z nas, którzy są w grupach dzielenia, mają ku temu okazję. Za tydzień w konferencji będę mówił właśnie o tym,
jaka jest też, to jest jeden z takich właśnie wątków, po co jest taka grupa, po co my w ogóle się dzielimy i opowiadamy tym, co przeżyliśmy. Ale właśnie kiedy dzielimy się tym, co przeżyliśmy, dzisiaj uchylę rąbka tajemnicy, to nie tylko buduje inne osoby, moja wiara też wzrasta, bo dzielę się Panem. Więc nie bójcie się rozmawiać o Panu między sobą, szczególnie małżonkowie. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj ileś małżeństw tutaj jest i nad małżonkami mogłem się modlić, mogliśmy się modlić nad małżonkami, bo za każdym razem miałem to odczucie, że Pan odnawia nie tylko męża i żonę, ale i odnawia ich małżeństwo. To było bardzo odczuwalne dzisiaj w czasie tej modlitwy. A więc małżonkowie, też rozmawiajcie ze sobą w domu o Panu, o Jego działaniu. To też niech będzie taka wasza najpiękniejsza grupa dzielenia, bo do końca życia. Tak sobie ślubowaliście, że to będzie wasza grupa dzielenia do końca życia, więc rozmawiajcie o Panu ze sobą. To tyle tej zachęty na dzisiejszy wieczór i dziękujmy Panu za to, że On, który mówi, Tobie mówię wstań, rzeczywiście daje nam tę moc, by nas podnieść z martwych i daje nam tę moc, byśmy zaczęli wreszcie żyć. Że ta modlitwa, niech zstąpi Duch Twój, ona stała się naszym udziałem. Duch rzeczywiście zstępuje. Niech Pan was umacnia, niech Duch Święty w was działa i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Amen.